Budując dom, zwykle inwestorzy nie zastanawiają się zbyt długo nad wyborem bloczków. Podstawowym kryterium często jest cena. Wychodzą z założenia, że jeśli teraz zaoszczędzą, więcej będą mogli wydać na przykład na efektowną sofę czy bajerancką lampę. Tymczasem ta oszczędność może odbić się czkawką i to już po kilku latach mieszkania. To jest program Szpilki na budowie. Musi mi Pan wybaczyć moje babskie spojrzenie, ale jak dla mnie te bloczki niczym się nie różnią. No i tutaj Pani jest w błędzie. Przede wszystkim trzeba zapytać się, z jakiego materiału jest wyprodukowany ten bloczek. Czy to jest bloczek wyprodukowany z pospółki, która jest bardzo tanim materiałem, czy też jest zrobiona z certyfikowanych materiałów, czyli jakiś kamień płukany, czyli w trakcie 2,8, 8,16 i czy jest odpowiednia ilość cementu. A co ten kamień w środku mi daje? Przede wszystkim kamień daje nam wytrzymałość tego bloczka, który w późniejszym czasie okazuje się, że to ma bardzo duże znaczenie na nasz cały dom. Ponieważ im mocniejszy ten bloczek, to wiadomo, że konstrukcja całego domu będzie bardzo stabilna i nie będą nam pękały ściany. Jeżeli zastosujemy bloczek, który nie spełnia danych wymogów i ten bloczek będzie słabej jakości, to okaże się, że po 4-5 latach zaczynają nam pękać ściany i zaczynamy dociekać, skąd to w ogóle się wzięło. I tutaj ta oszczędność nam już wychodzi. Po 4-5 latach, gdy dom mamy już gotowy do zamieszkania, gdy są położone tynki, odmalowane ściany, okazuje się, że musimy zaczynać na nowo. Tak, dokładnie. Trzeba ten dom znowu, wiadomo, nałożyć tynk na nowo, jakoś to zabezpieczyć, no i zaczynają się po prostu tak zwane schody. Dla naszych widzów bardzo często ważny jest konkret, czyli cena. Zastanawiam się, ile ja jestem w stanie na początku zaoszczędzić, jeśli zdecyduję się na tańszy materiał. Biorąc pod uwagę średnio, że na budowę idzie około 800 sztuk bloczka, no to na takiej inwestycji można w granicach od 500 do 600 zł po prostu zaoszczędzić. Całościowo? Tak. Wiem, że producenci uciekają się czasami do sztuczek, dzięki którym wydaje nam się, że kupujemy taniej. Producenci mówią, że mają bloczek, ale nie podają rzeczywistych wymiarów, bo bloczki mogą być o centymetr, nawet o 2 centymetry cieńsze bądź grubsze i tutaj też jest ważna ilość tego betonu, która jest w tym bloczku i to nam robi cenę. To trochę tak jak z batonikami w sklepie. Niby ten sam batonik za tę samą cenę, ale z roku na rok coraz mniejszy. Tak, zgadza się. I tak to wygląda też również z bloczkiem, że klient nieświadomie kupuje bloczek, ale nie zwraca uwagi na to, jakie on ma wymiary, co w ostateczności po przeliczeniu na metry kwadratowe zwiększa mu to ilość bloczków, które musi zużyć przy fundamencie. Czyli finalnie zapłaci i tak więcej. No jeszcze chwila i będę już prawdziwym ekspertem od spraw bloczków, ale dostrzegłam tutaj niestandardowe rozwiązanie. Co to takiego? Tak, zgadza się. To jest taki dosyć nowy produkt, który w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać. W krajach typu Niemcy, Czechy ten produkt to jest tak zwana codzienność. U nich tego bloczka takiego typowego nie znajdzie się po prostu już, bo przeszli na pustak szalunkowy. Jest bloczek to z dziurą. Bloczek z dziurą, dokładnie. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ układa się je na sucho. Nie jest potrzebna druga osoba do układania tego. Nie jest potrzebna zaprawa. Najnormalniej w świecie układa się to jak klocki tak zwane Lego. Czyli układa się to warstwami około od metra do 2,5 metra i zalewa się to betonem z pompogruszki. Co dzięki temu zyskujemy? Dzięki temu możemy o wiele szybciej postawić fundamenty. I nie potrzebujemy tylu osób. Nie potrzebujemy tylu osób, możemy to samodzielnie zrobić i jest to dosyć komfortowe rozwiązanie, ponieważ nie potrzebujemy żadnych dodatkowych sprzętów typu betniarka, piasek, pomocnik jakich. Możemy sami po prostu bezpośrednio z palety układać jedną warstwę na drugą i bez problemu w ten sam dzień możemy zalać to pompogruszką betonem przywiezionym z betoniarni. Jest ten mur bardzo trwały. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Fajne rozwiązanie, ale podejrzewam, że sporo droższe. A tutaj się Pani myli, bo budowa z bloczka czy z pustaka szalunkowego jest porównywalna z tym, że pustak szalunkowy o wiele szybciej założymy ścianę, zalejemy betony i ściana praktycznie stoi gotowa. Możemy nawet w deszczu pracować, nie wypuszcza nam tej zaprawy, na sucho sobie możemy poukładać, a mając bloczek podczas deszczu, może nam ta zaprawa po prostu wypłynąć i nie będzie ten mur spełniał swoich właściwości.